Witam wszystkich z tej strony Grzesiek. Jak widzicie, nad rzeczką, na szybkiego dzisiaj, po pracy szybki wypadzik, fajna pogoda, słońca nie ma, chmury naszły, czasami tam jakiś tam deszczyk pokropi, ale to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie wydaje mi się. Jak widzicie, troszkę syfu tutaj płynie na powierzchni, to z oczyszczalni, która tam jest dużo, dużo wyżej na rzece. Wyrzucają tę oczyszczoną wodę do rzeki, ale nic. Tu zacząłem troszeczkę się już rozkładać. Wstępnie tylko namoczyłem zanętę, nie mam rozrobionej jeszcze gliny, nie wziąłem sita, tylko wkrętarką, mieszadło. Spróbuję to wymieszać, ponieważ dzisiaj tak na szybkiego. Na szybkiego, co dzisiaj mam, pineczka dzikunki. Tu mam kilogram zanęty namoczonej, garść konopi zmielonych. Tu mam pieczywo fluo, dwie puszeczki kukurydzy, drobnicy widzę, że dużo jest, to dobrze, że wziąłem kukurydzkę, bo może ta drobnica dzisiaj atakować. I dwie paczki gliny rzecznej. Nie mam bentonitu, nie mam żadnego kleju. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. No nic, wstępnie wrzucę, tu już mi się rozpakowałem paczkę nożem i zobaczcie, przeciąłem paczkę, zapomniałem, że tam są zanęty i glina, no i tak sobie rozciąłem sobie paczkę gliny. Co tutaj jeszcze? No pogoda fajna, dużo widzę, że ryby jest, tu już dwa łabędzie się czają, ale nic nie dostaną ode mnie. O wędce później już podczas wędkowania powiem. Wstępnie tak najpierw wymieszam tą zanętę z jedną paczką gliny, żeby mi było lepiej ją rozprowadzić, wymieszam. Dorzucę drugą. Takie szybkie łowienie dzisiaj, typowo szybkie z marszu, szybko po pracy, 3 godzinki samego wędkowania, koło będzie, dlatego od razu startuję, dużo, ponad połowę zanęty wywalę, jak nie całość, nie no całości może nie, woda tutaj za szybko nie płynie, no mam nadzieję, że będzie, widać tą rybę, że tutaj żeruje, chodzi jakaś, jest drobnica, jest większa rybka, coś może dzisiaj będzie. Pieczywka fluo. Nie za dużo, bo nie wiem, co tu się dzieje pod wodą. O, na kolanach się robi. Później kolana mokre. No i zaczynam formować kulę. Gdzieś coś się rzuciło, ale to chyba łabędź. Może być mieszanka troszeczkę za słaba, dlatego każdą kulę będę robił coraz dowilżał, żeby ta kula była coraz bardziej nawilżona, dłużej poleżała w tej wodzie. No nie mam kleju, bo to jest zwykła glina rzeczna. Nie miałem żadnej paczki wiążącej. No zobaczymy. Może to tak szybko nie będzie się rozpuszczało w wodzie. Zaraz wygruntuję, zobaczę, gdzie ten środek, rzeczka płynie w tą stronę, za kole jest główny nurt, jest z mojej strony, tam już gdzie dalej są łabędzie, zaraz będziecie widzieć, to już jest wypłycenie, na tym wypłyceniu widzę, że troszeczkę jakieś tam rybki się kręci, zobaczymy. Wstępnie 4 kule wyszły. Zobaczymy, co tam po godzinie półtorej będzie. Czy będzie w ogóle się coś działo, czy nie. Teraz na szybkiego, zanim zanęcę, sprawdzę rzeczkę, gdzie jest ten nurcik. Teraz wam na spokojnie opowiem, co tutaj mam. Boloneczka 6 metrów. Mistrala Siro. Gramatura od 5 do 25 gram. Spławik 6 gram.
żyłka główna 0,20, może być za gruba, możecie używać 0,18. Ja to akurat mam 0,20, bo wiosnę zaczynałem z chlebkiem, z klenikami dosyć mocniej. Obawiałem się, że ta 0,18 może być troszkę za słaba. No i dlatego jest 0,20. Oczywiście haczyk 14. Przypon 0,10. I tyle. Zaraz szukam spławika tego. Ciężarka do gruntowania. Dobra, nie mam ciężarka. Nie wiem, gdzie go mam. Kwestia prób i błędów. I sobie pomalutku wygruntuję. Coś mi się jeszcze, słuchajcie, spławik rozkrzaczył. Wstępnie rzucam i zaczynam wędkowanie. Zanęcone jedną taką luźniejszą rzucę, żeby szybciej te ryby zwabić. O, już łabędzie płyną. I ja zaczynam. Szybko dzisiaj, przepraszam Was bardzo, że tak chaotycznie może to wygląda. Ale teraz słuchajcie, jest zanęcone. Można zaczynać. Tutaj weźmiemy wiaderko, robaczki, zacznę od dzikunka. Jest pierwsza rybka, chyba udało się w końcu grunt dobrać. Jest. Ani płotka, ani zdręga, tylko ładny trąb. No nic, coś się zaczyna dziać. Pierwsza jest. To najważniejsze, że coś się zadziało. Ale nie sądziłem, że tutaj jest tak głęboko. No jest około 3,5 metra, jak nie lepiej. Ważniejsze, że pierwsza rybka jest. Rybka trafiła do siatki. I na końcu Wam wszystko pokażę. Jest. Jest kolejny krąpik. Jak widzicie, mniejszy od tamtego. I coś czuję, że tam ryb jest bardzo dużo, dlatego, ale jeszcze się pobawię, bo słuchajcie, coś czuję, że dzisiaj połowię, nie chcę zapeszyć, ale dzisiaj się chyba troszeczkę pobawię i to w bardzo krótkim czasie, mam nadzieję, i nie chcę zapeszać, a przyjdzie pora na większe rybki. I jest kolejne branie. Co rzut akurat trafia mi się branie. Znowu krąb. Takie ładne nawet te krąpie są, słuchajcie. O. I do wora. I jest branie. Od razu w kulach. Nieduży krąpik. No kukurydza jeszcze na ten moment to nie jest to. Ale nic, bawimy się z rybkami. Słuchajcie, rzuciłem tam na tą płciznę przegruntowanym zestawem. O, i jest zdręga. Taka grubiutka. Zobaczcie. One są tam na płciźnie. Chyba wypłycę grunt
i będę rzucał tam na tą płciznę i zobaczę, co tam będzie się działo. Jest z płytkiego miejsca, chyba ładniutka wzdręga, tak. O, puściła, ajajaj, ale ładniutka była, kurczę. Jest kolejna, no znowu ładna. Jak znowu następna mi zejdzie, teraz użyję swojego super długiego podbieraka. Zaraz wam opowiem to nieco. Jest ładniutka wzdręga i one siedzą, wszystkie wzdręgi tam na tej płciźnie. Ach, grubiutka, piękniutka. Chodź tu. Zaraz wam ją pokażę. O, zobaczcie. Taka paniutka. Podejrzewam, ta wcześniejsza, co mi się zerwała, była jeszcze większa. Co? Zaraz ją zmierzę, żeby nie było. Mam tu miareczkę i słuchajcie, ma 23 cm. 23 cm. A tam siedzą. Jednak w nurcie ich nie ma. Widać spławów. Dobrze, że to wyczaiłem. A tak na szybkiego powiem wam troszeczkę o nowym nie podbieraku, a sztycy do podbieraka, ponieważ jak widzieliście w ostatnim filmie, połamałem sobie, po prostu wywaliłem się, poślizgnąłem się na skarpie, leżał tam mój podbieraczek, ale i tak planowałem coś zmienić. I tak na szybkiego, podbieraczek składa się z trzech części. Każda jest wyciągana, mogę ją skrócić z jednej części do dwóch części. Już tutaj w sumie dwie części w zupełności mi wystarczą. To zostawię. I to jest dokładnie, powiem wam, 14. Słuchajcie, zmiana haczyka na 0, na 14, przepraszam, 12, i zmieniłem przypon, i zmieniłem przyponik, grubość przyponu na 0,14, ponieważ rwało mi się, nie mogłem przyciąć, bo to tam ładne sztuki pływają. O, ojku, zobaczcie, jakie piękne wzdręgi i one tam są. Dobra, jadę dalej. Nie wiem, czy to klenie, czy co to tam jest, ale tam się dzieje po prostu. Kurczę, ostatnio połamałem wędkę, a tym razem bym wpadł do wody. Wpadła mi bojka od spławika. Nie za dużo tych wędek, przepraszam. Mam. Na ile wędek można spinningować? Na ile spinningować? Spinningować na jedno, ale na trolling można na dwie. Od kiedy tak jest? Jak od kiedy? Od dawna. Spinning to spinning. Nie ma, że dwie spinningujemy, trollingujemy. Dziubnięcie. O, jest coś ładnego, słuchajcie. Czy ładnego? No. Czy to ładne? Jest płotka! Nie wiem. Normalnie szok. Zobaczcie.
kłoteczka. Tuzicie wypuszczę. No to siup i kolejna kukurydza. Wysypię sobie je tutaj, żebym mógł ładne ziarenka mniejsze znaleźć, bo to jest dosyć duże sztuki. Normalnie szok, płotka. Jest ładna. Może nie ładna, ale jest. Wymiar na pewno ma. Aczkolwiek słuchajcie, to jest okoń. Piękny okonik. Piękny okonik. Pokażę. Jaka bestia. Myślałem, że to będzie wzdręga. A to zobaczcie, jaki okonik. Jest coś znowu. Czy to okoń, czy to wzdręga. Zaraz się okaże. Tym razem wzdręga. Jest. Piękna sztuka. O, może być klenik. Albo piękna wzdręga. O, żyje podbierak. Nie, wzdręga. Widzę, piękna wzdręga. Naprawdę piękniutka. Chodź, 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 chodź. O Jezus, jeszcze uciekła. Ale nie zdala. Jest. To już fajna sztuka. Wyhaczyła się. Zaraz wam pokażę. Jaka piękniutka. Zobaczcie, jaka wzdręga. Mega. O, z tej kamery i mówię, że one tam pływają. Jeszcze ją tylko zmierzę. Ile ona ma? Z ciekawości 28,5 centymetra. Mega, super. Nie wiem, ile rybek dzisiaj złowiłem, ale uważam, że jest przyzwoicie, bo jeszcze chyba w tym roku tak nie połowiłem. O, zobaczcie. Zobaczcie, jakie piękne rybki, jaka piękna wzdręga. I pokażę wam, gdzie jest ten okonek. Tu jest ten okonek. Chodź tu, dziadu. Uciekają te rybki, nie chcą się pokazać. Zobaczcie, piękna wzdręga, piękny okonek. Pięknie, super. Dzisiaj jestem zadowolony, naprawdę mega. Popołudniowe 3 godziny wędkowania i jest, i jest. No i dobra. Wypuszczam rybki. Naprawdę mega, mega. Tak z marszu na szybkiego
Jestem dzisiaj mega zadowolony. Wypuszczam rybki. Niech wracają do wody. Niech rosną. Do następnego razu. A ja na dzisiaj kończę. Oglądajcie, subskrybujcie mój kanał na YouTube. Dajcie kciuka, piszcie komentarze, pytajcie się, jak coś chcecie wiedzieć. Ja uciekam szybciutko do domu. Trzymajcie się, na razie, hejka.